Siemanko, ze strony Jacek, portal poznański.com i Alfred. Siemanko, Alfredik z tej strony, witam was. Słuchajcie, jesteśmy u Alfreda w domu, właściwie w pokoju, który można nazwać, nie wiem, skarbnicą sprzętu wszelakiego, różnych winyli i różnego sprzętu. Jak ty nazywasz ten pokój? Pokój kreatywny? Tak, to tak nazwać? Pokój kreatywny. Słuchajcie, jest tutaj wszystko, czego prawdziwy fan hip-hopu powinien doświadczyć, że tak powiem, od kaset VHS i klasycznych po winyle, ale o tym pogadamy później. Alfred, pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to co u ciebie słychać, że tak powiem? Czym się w tej chwili zajmujesz? Czy planujesz jakieś produkcje wypuszczać od siebie? Powiem wam tak, no po prostu wszystkie produkcje, które nagrywałem, to można tam liczyć w ilości kawałków. Chowałem po prostu do szuflady i robię coś cały czas, lubię, nagram rok temu ten kawałek EWNK. I myślę sobie, że no zobaczymy po prostu, nic nie mówię, nie? Jestem na pewno teraz osobą dojrzałą i myślę, że może bym nie chciał wsadzić do szuflady, ale o tym nie chciałbym za dużo mówić, więc zobaczymy, jak to będzie.